Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Tego samego dnia, co wykonywałem ścinanie poplonu, więc tego samego dnia sobie oram pod pszenicę ozimą. Czyli dzisiaj mamy 25 września i sobie orzę. Także jakoś to tam powoli sobie idzie. Ziemia po tym poplonie zrobiła się bardziej pulchniejsza. Bardziej pulchniejsza się zrobiła. Aczkolwiek no troszeczkę ten poplon nam wyciągnął tutaj wody. No ale stosowanie poplonu właśnie są plusy i minusy małe. No ale więcej jest tych plusów niż tych minusów, więc no wiadomo, że jeśli poplon musi nam urosnąć, potrzebuje wody, tak? Więc właśnie tej wody tutaj musiał troszeczkę ten poplon sobie wyciągnąć. No ale tak jak mówię, to taki właśnie jeden minus jest właśnie tego. Plusy są takie, że poplon akurat ten z rzodki oleistej plus z peluszki daje nam to, że napowietrza nam ładnie tutaj glebę. Do tego wprowadza nam dużo próchnicy do naszej gleby. Ten właśnie poplon zielony przyorany zastąpi nam troszeczkę jakby obornika. O, więc tutaj fajnie nam tutaj ta nasza gleba sobie się zasili tutaj. No i właśnie ten poplon, tak jak rzodkiew oleista, ma długi system korzeniowy, więc właśnie składniki, które potrzebne, które składniki są potrzebne dla pszenicy czy dla innych właśnie tutaj roślin, które są niedostępne, są bardziej w głębi ziemi, roślina nie może tego pobrać, więc rzodkiew oleista ma właśnie długi system korzeniowy, więc ona nam te składniki pobierze, wyciągnie z głębi właśnie gleby, więc później jeśli ten poplon trafi pod pług i go się wymiesza z glebą, on się fajnie później nam rozłoży i te składniki będą właśnie później właśnie będą w glebie, nie? Także tutaj mi zabrakło słowa, no ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Więc co, odpalam sobie 60 i dalej sobie będę orał. Dobra, więc tutaj pewnie coś wyleci pod muzyczkę. No, ja sobie tutaj stopery wezmę, założę do uszów, bo troszeczkę tutaj głośno jest w tej 60. Tutaj będzie do wymiany za, no nie wiem, w tym roku pewnie nie. Będzie właśnie do wymiany łożysko od Wałka WOM, bo trochę tutaj no głośno jest, no ale dobra, ruszamy. Dobra, zamknę drzwi. Dobra, leci.
dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć, pozdrawiam.